Mama wysłała Karola na zakupy i wręczyła mu 10 zł. Karol kupił dwa jabłka i dwa banany. Stwierdził, że wydał wszystkie pieniądze. Mama była tym zaskoczona. Wczoraj kupiła jedno jabłko i jednego banana za 3 zł. Czy Karol oszukał mamę? Spróbujmy rozwiązać tę zagadkę. Karol powiedział, że kupił dwa banany i dwa jabłka za 10 zł, czyli że wydał wszystkie pieniądze, które otrzymał od mamy. Mama natomiast wczoraj kupiła jednego banana i jedno jabłko za 3 zł. Jak sprawdzić, czy Karol zachował resztę dla siebie? Ułóżmy odpowiedni układ równań. Jako B. Oznaczał cenę jednego banana, a jako J, cenę jednego jabłka. Karol twierdzi, że kupił dwa banany i dwa jabłka za 10 zł. Jeśli jeden banan kosztuje B, to dwa banany kosztują 2B. Z kolei, jeśli jedno jabłko kosztuje J, to dwa jabłka kosztują 2J. W takim razie równanie wygląda następująco. 2B, czyli cena dwóch bananów plus 2J, czyli cena dwóch jabłek równa się 10. Zatrzymaj teraz film i spróbuj ułożyć podobne równanie dla wersji mamy. Następnie porównaj swój wynik z moim. Mama kupiła jednego banana i jedno jabłko za 3 złote. Stąd drugie równanie B plus J równa się 3. Należy teraz rozwiązać układ równań. Ja wykorzystam metodę przeciwnych współczynników i wymnożę drugie równanie obustronnie przez minus 2. Otrzymuję takie równanie. Minus 2b minus 2j równa się minus 6. Przy mnożeniu przez liczbę ujemną pamiętaj o zmianie znaku. Teraz dodaję oba te równania stronami. Co otrzymamy? 2b plus 2j minus 2b minus 2j równa się 10 minus 6. Uprośćmy to równanie. Zobacz. 2b nam się skraca. Podobnie 2j. Co otrzymujemy na samym końcu? Otrzymaliśmy, że 0 równa się 4. 0 równa się 4? Przecież tak nie może być. Takie równanie nazywamy sprzecznym. To znaczy, że nie ma ono rozwiązań. Jeżeli na samym końcu otrzymujesz równanie sprzeczne, to oznacza, że układ równań nie ma rozwiązania. Taki typ układu równań nazywamy układem sprzecznym. Z tego wynika, że Karol jednak oszukał mamę i zachował resztę dla siebie. Wcześniej Rozwiązywaliśmy układy równań z jednym rozwiązaniem. Przed chwilą zajmowaliśmy się układem równań bez rozwiązań. Czy są jeszcze jakieś inne? Sprawdźmy, ile rozwiązań ma ten układ równań. A plus 3b równa się 4 oraz 2a równa się 8 minus 6b. Ja skorzystam z metody podstawiania i wyznaczę a z pierwszego równania. W jaki sposób to zrobić? Należy obustronnie odjąć 3b. Otrzymuję, że a równa się 4 minus 3b. Teraz 4 minus 3b należy podstawić w miejsce a do drugiego równania. Teraz uprościmy otrzymane równanie. Mnożę wyrażenie w nawiasie przez 2. Otrzymuję, że 8 minus 6b jest równe 8 minus 6b. Zauważ, że po obu stronach tego równania mamy to samo wyrażenie. Możemy skrócić 8 oraz minus 6b. Obie strony tego równania nam się skróciły. Czyli otrzymujemy, że 0 równa się 0. Czy jest to prawda? Oczywiście, że tak. Możemy to powiedzieć w taki sposób. Równanie 0 równa się 0 jest zawsze spełnione. Skoro otrzymaliśmy, że 0 równa się 0, to nasz pierwotny układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań. To oznacza, że jest nieskończenie wiele par liczb, które są rozwiązaniem tego układu równań. Taki typ układu równań nazywamy układem nieoznaczonym. Układ nieoznaczony ma nieskończenie wiele rozwiązań. Na koniec spróbuj ułożyć zadanie do tego układu równań. Możesz je potem zamieścić w komentarzu pod filmem. Uporządkujmy teraz naszą wiedzę dotyczącą układów równań. Do tej pory miałeś przede wszystkim do czynienia z układem oznaczonym. Układ oznaczony posiada jedno rozwiązanie. W tej lekcji poznałeś jeszcze inne typy układów równań: układ nieoznaczony oraz układ sprzeczny. Układ nieoznaczony posiada nieskończenie wiele rozwiązań. Jak go rozpoznać? Jeżeli pod koniec obliczeń otrzymasz, że 0 równa się 0, to masz do czynienia z układem nieoznaczonym. Z kolei układ sprzeczny nie posiada rozwiązań. Jak go rozpoznać? Jeżeli pod koniec obliczeń otrzymasz równanie sprzeczne, na przykład, że 0 równa się 3, to oznacza, że masz do czynienia z układem sprzecznym. Czas teraz na mały trening. Oto dwa układy równań. Zatrzymaj teraz film, rozwiąż je i powiedz, do jakiego typu zaliczamy każdy z przedstawionych układów równań. Czy jest to układ oznaczony, układ nieoznaczony, czy układ sprzeczny? Zacznij od układu po lewej stronie. Do dzieła! Pierwszy układ równań rozwiążę metodą przeciwnych współczynników. Będę chciał zredukować y. W pierwszym równaniu przy y stoi 3, a w drugim 6. Jaki jest przeciwny współczynnik do 6? To minus 6. Przez co muszę przemnożyć 3, aby otrzymać minus 6? Przez minus 2. Całe pierwsze równanie wymnożę obustronnie przez minus 2. Otrzymuję minus 2x minus 6y równa się minus 30. Teraz dodaję oba te równania stronami. Po lewej stronie otrzymuję minus 2x plus 2x minus 6y plus 6y. Zauważ, że x -y nam się skrócą. Mamy minus 2x plus 2x, co w rezultacie daje 0. Y również się skrócą. Minus 6y, dodać 6y, w rezultacie daje 0. Z kolei po prawej stronie skróci nam się minus 30 i plus 30. Ostatecznie otrzymamy, że 0 równa się 0. Nasz układ równań jest układem nieoznaczonym. Teraz drugi układ równań. Też rozwiążę go metodą przeciwnych współczynników. Tym razem skrócimy x. W pierwszym równaniu przy x stoi 1, a w drugim 2. Jaki jest przeciwny współczynnik do 2? To minus 2. Przez co należy przemnożyć pierwsze równanie, aby otrzymać minus 2x? Przez minus 2. Otrzymuję minus 2x minus 6y równa się minus 30. Dodaję te równania stronami. Po lewej stronie otrzymuję minus 2x plus 2x minus 6y plus 6y. X nam się skrócą. Mamy minus 2x plus 2x. Podobnie y. Mamy minus 6y plus 6y. Minus 30 plus 25 to minus 5. Ostatecznie otrzymujemy, że 0 równa się minus 5. To oczywiście nie jest prawda. Otrzymaliśmy równanie sprzeczne. To oznacza, że nasz układ równań jest układem sprzecznym i nie ma rozwiązań. Układ równań może mieć jedno rozwiązanie, nieskończenie wiele rozwiązań, lub może nie mieć żadnego rozwiązania. Jeśli ma jedno rozwiązanie, nazywamy go układem oznaczonym, jeśli nieskończenie wiele rozwiązań układem nieoznaczonym, a jeśli nie ma żadnego rozwiązania układem sprzecznym. Zobaczyłeś właśnie kolejny film dotyczący układów równań. Zobacz inne filmy z tej playlisty oraz odwiedź naszą stronę internetową.